jeszcze rok temu, jak ktoś mi powiedział, za rok będziesz nagrywać na YouTubie, to powiedziałam, tu się puknij. Mówię na dworze. Na pol używam tylko i wyłącznie w tej nazwie. Po prostu nie mogę się przemóc tym polem. To sobie pomyślałam, i ludzie za to płacą? Przecież wszystko jest na YouTubie. Proszę, to jest takie, wiecie, po chamsku, tak. K, ry, o, szy, e, ty. Kroszę. Tak. Cześć. Ja mam na imię Małgorzatę, a to jest Rysiowlog. Witam Was serdecznie na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek. Będzie podzielony na dwie części. W pierwszej opowiem, kim jestem, co robię, kim jest Rysia, po co założyłam ten kanał. A w drugiej opowiem historię mojego dziergania. 14 lutego, jak widzicie po dekoracji, jest dla mnie specjalną datą. Rok temu, w 2023 roku, po raz pierwszy, absolutnie pierwszy, miałam kontakt z dziewiarstwem. 14 lutego poszłam na warsztaty w okolicznej świetlicy i przepadłam. I o tym będzie ten kanał. O początkującej dziewiarce, jakie zmagania czekają młode dziewiarki, o tym, jakie błędy popełniam. Popełniam, bo popełniam je nadal, bo nadal się uczę. O tym, co będę robić w tym roku, a o tym, co zrobiłam przez cały zeszły rok, opowiem w drugiej części tego odcinka. I kim jestem ja i kim jest Rysia? Bo ja nie jestem Rysią. Rysia to jest mój kot, to jest moja kotka 11-letnia. Moje oczko w głowie. I jak zakładałam swoje konto na Instagramie o dzierganiu, to wtedy nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę w stanie pokazać swoją twarz i nie spodziewałam się, że w jakiś sposób się będę upubliczniać. Moje życie się tak zmieniło przez ten rok. To ma związek z kilkoma rzeczami. Z zakończeniem pewnej bardzo długiej choroby, w związku z tym z ogromnym progresem w psychoterapii i w odbudowaniu takiej warstwy wokół siebie, takiej skorupy pewności siebie. Wtedy nie spodziewałam się, że ja będę kiedykolwiek coś nagrywać dla ludzi, że ja się pokażę ludziom, że ja ten kawałek siebie odkryję. Ja byłam zbyt... Nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie, nieważne. Jeszcze rok temu, jak ktoś mi powiedział, za rok będziesz nagrywać na YouTubie, to powiedziałam, tu się puknij. No ale minął rok i mogę w końcu mówić do ludzi. Więc tak, ja jestem młodą, początkującą dziewiarką. Jestem na początku swojej drogi dziergania. Na początku dziergałam na szydełku, a mniej więcej latem, jakoś tak w lipcu zeszłego roku, zaczęłam uczyć się robienia na drutach. Od tamtej pory przepadłam w drutach i szydełko coraz rzadziej gości w moich rękach. Na kanale będą też dwa rodzaje filmów. Będzie Rysiowlog, czyli to, co ja opowiadam. O takich bieżących sprawach, o dziergach, o planach, o miejscach, w których bywam. O czym będę się dzielić, to zmaganiami, pomysłami. Będę pokazywać swoje puenty, żebyście wy, początkujące dziewiarki, jeśli takie są i będą oglądać, uczyły się na moich błędach. I na pewno będę poruszać tutaj tematykę plus size, bo nie widziałam, żeby gdzieś coś takiego było, a jednak robienie w dużych rozmiarach ma swoje... Przepraszam, jakieś wielkie ptaszyska przeleciały za szybą. Robienie w dużych rozmiarach ma swoją specyfikę. Oprócz tego, że idzie 4 razy więcej włóczki, to też nie każdy wzór, mimo że jest teoretycznie na większy rozmiar, jest przemyślany na większy rozmiar. I z tym już się spotkałam, że no to ubranie nie wyglądało. Ono nie miało tych proporcji, co ubranie przemyślane na mniejszy rozmiar. Będą takie odcinki jak ten, w którym opowiadam i pokazuję różne rzeczy. Ale będą też odcinki, które roboczo nazwałam WKND, jak weekend trochę, może będą weekend, nie wiem jeszcze, ale WKND to jest skrót od więcej kupuję niż dziergam. Kiedyś na czacie krakowskich dziewiarek, które mamy na Instagramie, bo ja mieszkam w Krakowie aktualnie i z tą grupą się identyfikuję, należę do dziergamy na polu, chociaż zawsze mówię na dworze, na polu używam tylko i wyłącznie w tej nazwie. Po prostu nie mogę się przemóc tym polem. I kiedyś na czacie dziewiarek z Krakowa, chyba w zeszłym roku, pisałam, że mam tyle rzeczy kupionych, bo akurat w grudniu, o tym będzie osobny odcinek, w grudniu po prostu tyle rzeczy nakupowałam.
Napisałam, że serio, kiedyś chyba założę jakiegoś vloga, i który będzie się nazywał Więcej kupuję niż dziekam i będę tam pokazywać to wszystko. No więc tak, będą takie odcinki i to nie będą odcinki o samobiczowaniu się, że mam tyle rzeczy. Nie, to będą moje perełki i to będą piękne rzeczy, które są wyjątkowe i będę wam je po prostu pokazywać. Dobra, to zaczniemy w takim razie o mojej historii, bo tutaj będzie dużo i będę wam sporo pokazywać takich pięknych właśnie rzeczy. Mamy walentynki. Kilka dni wcześniej widzę ogłoszenie na stronie takiej naszej osiedlowej świetlicy, takiego, to się nazywa Miejsce Aktywności Mieszkańców. Jeśli ktoś mieszka w Krakowie, bardzo polecam. Wszystkie warsztaty i zajęcia są tam bezpłatne. Wspaniałe miejsce dla dzieci, dla dorosłych, dla seniorów, dla wszystkich, pracujących, niepracujących. Tam są nauki języków, sporty, zajęcia plastyczne, gry, wszystko, wszystko, wszystko. No i były takie jednorazowe warsztaty walentynkowe, zrób serce na szydełku dla ukochanej osoby, coś takiego, jakoś tak to się nazywało. No i ja się zapisałam, akurat były miejsce, to się zapisałam. No i pomaszerowałam tego 14 lutego. Najpierw dostałam takie pudełko tej wielkości, takie wypełnione materiałami. Pierwszy raz w życiu trzymałam włóczkę w rękach. Tak, rok temu miałam pierwszy raz włóczkę w rękach. Ja nawet nie wiedziałam w ogóle, nawet nie wiedziałam, że są różne włóczki. Znaczy, wszystkie są takie same. No i tam oglądam. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to była wizytówka sklepu Włóczko Maniaczka. Pozdrawiam, bo to był pierwszy sklep, w którym zrobiłam potem zakupy. I potem czerwona włóczka, takie wypełnienie, jak to zabawek, jakieś sznurki, igły, szydełko w opakowaniu. I takie kółeczko z łańcuszkiem, żeby zrobić z tego breloczek. No bo to miało być takiego rozmiaru. Nie wyszło takiego. Zaczynają się zajęcia. Pani nam pokazuje. Zajęcia prowadziła Ewa Hatow Koton. Też polecam. Zaczynało się w ogóle od Magic Ring. No to z grubej rury, że tak powiem. Bo nie od jakichś łańcuszków czy czegoś takiego. No i minęły 3 godziny tych warsztatów. A ja opanowałam Magic Ring. Tak. Minęły 3 godziny, inni ludzie wyszli z serduszkiem. No niektóre dziewczyny wyszły z niekompletnym, nie każdy wyszedł z takim pięknym, wypełnionym i tak dalej. Natomiast ja wyszłam z opanowanym Magic Ringiem. I tak może, o, no tak może tak miałam, o tyle. Jeden taki placek. Byłam zafascynowana, to po pierwsze, ale też byłam załamana tym, jak ja no nie mam talentu, nie idzie mi, no nie wiem, ja jakoś tak, oczywiście ja nie mam też talentu plastycznego, ani muzycznego, w ogóle sztuki to w ogóle nie moja bajka, zawsze miałam trójkę z plastyki, no kto ma trójkę z plastyki, albo z muzyki, nikt. Wróciłam do domu i pomyślałam sobie, że to jest takie fajne, jak już zaczęłam. A mieliśmy bardzo szczegółową instrukcję. Chyba przygotowała nam bardzo szczegółową instrukcję, żeby robić samemu w domu. To się zaparłam. I wyobraźcie sobie, że codziennie po południu robiłam kawałek. Robiłam, prułam, no wiadomo, się myliłam. Ale zaparłam się i do końca lutego robiłam. I wyobraźcie sobie, że 28 lutego skończyłam to serduszko. Nawet przyszyłam tutaj, gdzie już jest urwane. Przyszyłam nawet ten łańcuszek. I wtedy wydawało mi się, że to jest piękne. Naprawdę. Wydawało mi się, że to jest takie piękne. No, widziałam te dziury, ale jakoś teraz, jak patrzę po roku na to, to mi się te dziury wydają jeszcze większe. Wygląda jak... No bo tak wygląda, tak? Dla mnie to wygląda jak takie Brazilian bat. Albo no nie wiem. Według mnie to wygląda jak brazylijskie pośladki. To nie jest zgodne ze wzorem. Ja to się po prostu pomyliłam. Wiele razy, nie jeden raz. Potem coś kombinowałam na własną rękę i dlatego tak to wygląda. To tak nie powinno wyglądać. Zobaczcie te proporcje. To nie tak powinno wyglądać. Nie, to mi się wydawało, że nie było aż tak źle. No i to jest mój pierwszy udział, tak w skrócie. Warsztaty trwały 3 godziny. Ja robiłam to 2 tygodnie. No i potem zaczęło się takie moje chorowanie na maksa. Zaczęłam się bujać po szpitalach, właściwie po jednym i tym samym cały czas. I w szpitalu miałam bardzo dużo czasu i zaczęłam robić gumki. Różnego rodzaju gumeczki,
To jest ostatnia, która mi została, bo moja rodzina i przypadkowe osoby, i pani pielęgniarki, i koleżanki z sali zostały obdarowane gumkami. Teraz została mi ostatnia. A to jest akurat taka duża do nałożenia na koczek. Robiłam też małe, takie falowane z YouTube'a. To były jakieś takie typu fluffy scrunchie na YouTubie. I ta włóczka, ten taki poliestrowy misiek, to była pierwsza włóczka, jaką kupiłam. Himalaya Dolphin i z jakiejś innej firmy, ale mniej więcej to jest to. No i tak się bujałam po tych szpitalach, wyobraźcie sobie, że zastał mnie kwiecień. I wtedy w szpitalu przeleżałam całą Wielkanoc i przygotowywałam dekoracje wielkanocne z kanału pani Joli Mazurek. Tutaj też witacie. Pokazuję wam te rzeczy, bo no właśnie, to były moje początki. To był w ogóle pierwszy koszyk, jaki zrobiłam, więc nie jest taki zły, nie? Trochę tak tu... tam to trochę jakoś tam wyprofilować. No, skosił mi się trochę, i przez to mi się zwęził. To, ale co najlepsze, zwęził się. Czekajcie, co jest tu tak? Zwęził się bardziej z tyłu niż z przodu. Tak? Czy z jednej strony bardziej. Ale ten pomysł, to po prostu te uszka puchate z tym ogonkiem bibi, to podbiły serce pielęgniarek na odcianę. Naprawdę. W ogóle przez to, że ja dziergałam, to się z taką sympatią spotkałam, nie? I pamiętam, że ja byłam pewna, że ja wrócę na Wielkanoc do domu. Wiedziałam, że nie mam nic przygotowane. I pomyślałam, że chociaż zrobię koszyk na chleb. Wrócił sam do domu. Ja nie wróciłam na Wielkanoc. Wtedy też w szpitalu zrobiłam kolejną rzecz. Na drewnianym spodzie, na szydełku ze sznurka. To jest ładny kolor, to nie ma takiego ładnego koloru w rzeczywistości, jest ciemne, to jest takie ciemne, leśne, jak choinka, która jeszcze za mną stoi, bo my trzymamy choinkę do ostatniego wywozu. Ostatni wywóz jest 13 lutego, ja nagrywam ten odcinek wcześniej, bo pierwszy raz w życiu coś nagrywam na YouTube'a, więc trzeba będzie to jakoś zmontować i ogarnąć. Ale wierzcie mi, 13 lutego jest ostatni wywóz choinek z naszego osiedla i ona będzie u nas stać do 13 lutego. Więc to jest kolor choinki. Tam jest takie dno drewniane. Tam się wstawia szklaneczkę i tutaj takie żonkile na przykład się wstawia. I to jest taka dekoracja, chociaż ja chętnie ją używam na Boże Narodzenie. Teraz miałam taką dekorację z gałązek choinkowych w szklance i czerwone róże. To wszystko było szydełko i wszystko było z YouTube'a. Wtedy wyobraźcie sobie, że nawet nie wiedziałam, że istnieją płatne wzory. I wydawało mi się, jak pierwszy raz się spotkałam z tematem płatnego wzoru, to sobie pomyślałam, i ludzie za to płacą? Przecież wszystko jest na YouTubie. Dobra, lecimy dalej. Wtedy postanowiłam, że zrobię coś, jakieś ubranie. Zapisałam się na testy do Ewy, plecione crochet, chociaż teraz będzie znowu dygresja. Moje konto nazywa się Rysia Crochet and Knit. To and Knit dodałam niedawno, jak poczułam, że już zasługuję na to, bo zrobiłam trochę już na drutach. Ale chciałam wam powiedzieć, że mimo poprawnej wymowy, za każdym razem ja w głowie zawsze myślę crochet. To jest, wiecie, po chamsku, tak k-ry-o-szy-e-t. Crochet. Crochet and Knit. W głowie wymawiam przez K, a ustami bez K. Ale prawie zawsze wymawiam przez... jako crochet na przykład. Przez ten T nawet. Wracając do tego odzienia. Odzienie się nazywa Sweet Berry Top. To był tester kal u Ewy, plecione crochet. Takie ma konto na Instagramie. I to jest, wyobraźcie sobie, moje pierwsze ubranie na szydełku. Ta-da! Włóczka Drops Paris. Nie pamiętam, ile to robiłam, ale długo. Ale było wtedy lato. Pamiętam, że jeszcze po 20 siadałam na balkonie, żeby sobie podzierkać, póki jest światło. Trochę wydłużyłam tutaj rękawy i przez to mi się tak trochę zsuwa i jest takie... Bo to jest bluzka, którą ja wkładam na coś. Jakby tutaj pod spodem mam top albo kostium kąpielowy. To nie jest takie ubranie, które ja solo noszę. Musiałam je troszeczkę powiększyć, bo wiadomo, tutaj bufet jest i oprócz tego, że było szersze, to musiałam też zrobić dłuższy, no bo i ten tułów jest wtedy trochę bardziej wymagający i obszerny.
I byłam strasznie dumna z siebie. I jedyny minus tego jest to, że to jest tak strasznie ciężkie. Dlaczego o tym wspominam? Bo z resztek zrobiłam dzierg na drutach. Lecimy do września. Zazwałam, powiem, co było w międzyczasie. I kupuję swój pierwszy wzór na druty. To jest swan top od Otulamy. I robię mój pierwszy swan top. To jest takie wygniecione. I robię mój pierwszy udziek. To już tutaj to była duma milion. A czemu o tym wspominam? Dlatego, że to jest ta sama włóczka. To jest ten sam Drops Paris. Zobaczcie. Iru, riru, paczka żwiru. Proszę bardzo. Pomarańczowy jest? Jest. Żółty jest? Jest. Fuksjowy jest? Jest. Guma balonowa jest? Jest. Nawet ten beżowy to jest ten sam. To jest z tych samych zakupów, bo mi resztki zostały po prostu z tego. No ale zobaczcie. No dobra. Może tego nie widać, ale ten jest tak super lekki, a ten jest tak super ciężki. To aż mi tutaj już rotatory bolą po prostu od trzymania tego. I wyobraźcie sobie, że ja to odkryłam, dopiero jak zrobiłam pierwszą rzecz na drutach i dlatego przepadłam w drutach, że te ubrania są takie lekkie, że zrobienie z tej samej włóczki, okej, może to nawet nie jest podobna ilość, bo dlatego ten jest tak ciężki, bo jest dwa razy więcej włóczki, ale zrobienie z tej samej włóczki sprawia, że ubranie jest bardziej miękkie i jest bardziej lekkie. I to była pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła po przesiadce z szydełka na druty. Bo ja byłam pewna, że ja będę robić już do końca życia na szydełku. Bo mi się podobają te rzeczy. Natomiast jak ja zrobiłam pierwszy ten swan top, jak zobaczyłam, jakie to jest leciutkie. Jakie to jest milutkie. Że to jest ten Drops Paris. On tutaj jest sztywny jak zasłona. Wiecie? Tutaj, znaczy, bo tak mi wyszedł. A w tym swan topie jest po prostu milutkie. Milutkie i mięciutkie. No, ale to też może wynikać z tego, że na przykład to było prane w pralce. No. Ten był prany w pralce. Ale zanim do września, zanim zrobiłam to, no to nie było tak. Wow, umiem robić na drutach. Chociaż nawet po zrobieniu tego ciężko mi przyznać, że umiem robić na drutach. No teraz już powiem, że umiem, bo zrobiłam trochę rzeczy. Ale to nie jest nadal takie robienie piękne na drutach. O, zobaczcie, teraz widzę na przykład błędy. Ale to może o tym zrobię osobny odcinek. Pokażę wam błędy w moich udziergach. Wcześniej były wakacje po powrocie ze szpitala i po pierwszym tym ubraniu na szydełku. Okazało się, że w naszej świetlicy są drugie warsztaty. Dostałam wzór, materiały, wiedzę, spotkania, wsparcie, wszystko. Po prostu wszystko. I zrobiłam lalkę. Nie mam tej lalki teraz już ze sobą. Lalka wylądowała w rodzinnym domu dziecka. Zrobiłam też jej kilka przebrań. Postaram się gdzieś tutaj wstawić zdjęcie Tosi. Lalka się nazywa Lalka Tosia. Ja ją nazwałam Tosisława, bo to była taka moja Tosisława. Mam nadzieję, że teraz Tosisława cieszy jakieś małe rączki. Tosia to był projekt na szydełko i druty. Dlaczego? Dlatego, że cała lalka była na szydełku, ale trzeba było jej zrobić szaliczek jerseyem, taki, który się zwijał trochę jako w rulonik, i raglanowy sweterek. Trzeba było jej zrobić na drutach. No i ten kurs obejmował też naukę robienia na drutach. Och Boże, jak to myślisz? A wtedy już trochę ogarniałam szydełko. Jakie to było dramatyczne. Jak ja mówiłam, że ja się tego nigdy nie nauczę. To tylko Ewa wie. To tylko Ewa wie, ile ja po prostu się najęczałam wtedy. Ale kolejny raz się zaparłam i zrobiłam. I w końcu ten sweterek raglany, wiecie, to było z grubej rury, no bo to był pierwszy kontakt z drutami. A to tak, reglanik, magic loop, tak? I to nie na jakichś małych tych drucikach, gdzie cyk, 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 tylko sobie przesuwam, tylko normalnie magic loopem wyciągane, wiecie, wszystko. I plus te gubione oczka, no bo to jest pierwszy kontakt z drutami, więc wiadomo, że jak oczko spadło, to nie wiedziałam w ogóle, gdzie tego szukać. Albo sobie dodawałam te oczka, bo gdzieś mi tam ta nitka wędrowała, nie schodziła wtedy, kiedy powinna, więc nagle robiła mi się dziura na środku swetra. I ja myślałam, że ta dziura pochodzi z tego, że ja zgubiłam oczko, a okazało się, że ta dziura powstała z tego, że ja dodałam oczko. Ale zrobiłam ten sweterek. I wtedy poczułam miłość do drutu. Wtedy zobaczyłam, że te ubrania wychodzą, czy ubrania. Sweterek był takiego rozmiaru. Takiego. Wtedy zobaczyłam, że te rzeczy wychodzą takie cienkie i ładne. I to już wtedy wiedziałam, że druty to jest to. No
jak już wiedziałam, że druty to jest to, to kupiłam sobie pierwszy wzór na ubranie, bo ja generalnie dzierkam dla siebie. Można to powiedzieć od razu. Ja dzierkam dla siebie. Nawet nie dla bliskich. Mój mąż nie chce nic nosić. Na razie. Nie wiem. Poza tym on jest taki, przecież mam czapkę. Po co mi czapkę? A sweter? Mam jakiś sweter. No więc koniec końców dzierkam dla siebie. Kupiłam sobie właśnie wtedy ten pierwszy wzór. To był przy okazji premiery tego wzoru u Joli Otulamy. On był reklamowany, opisywany jako idealny wzór dla początkujących. I to prawda. I to prawda. Wystarczy mieć prawe oczka, wszystkie inne jakieś kombinacje typu tam jakieś slip, slip, knit. To było wszystko wyjaśnione. Zmorą dla mnie było zszycie tego, ale to wiecie co, nie wiem, czy nadejdzie taki dzień, gdzie mnie nie będzie przerażało zszycie robótki, bo ja nie umiem szyć. Znaczy, umiem, tylko brzydko. Ja jestem oszczędna dziewczyna, wiecie, dlatego on powstał w paski. Ja nie wiedziałam, na co ja się piszę, robiąc bluzkę w paski. Nie wiedziałam, ile będzie tych nitek do chowania. Po prostu ja jestem oszczędna dziewczyna i postanowiłam wykorzystać ten Drops Paris. Tak? Jak widzicie na plecach na przykład, tutaj mam rameczko przednie i rameczko tylne. I na przykład już mi brakowało, więc taki nawet pseudo-żakard z tego wychodzi. Proszę bardzo. Pokończyły mi się te kolory i tak sobie świetnie poradziłam z tym wszystkim. I to były wakacje. Zaczęła się jesień, zapisałam się na kurs drutowy do kierunek dzierganie, czyli Martyna ze Zrób mi mamo. I ten był taki bezpłatny kurs robienia na drutach, on trwał 2 tygodnie. W efekcie czego już trochę umiałam, no bo zrobiłam słantop, więc tam powiedzmy, że prawe oczka, lewe oczka miałam opanowane, ale tam były też inne techniki. Efektem tego kursu były mitenki, które przydały mi się, bo założyłam je w górach, w które pojechałam niedługo potem. Proszę bardzo, to jest mitenka. Coś mi się tutaj skrodziło. To jest mitenka, która powstała w wyniku tego kursu u Martyny Zrób mi mamo. Jedna, bo nie mogłam znaleźć drugiej. To jest włóczka, też pierwszy raz miałam kontakt z taką włóczką. Drop Snow. Taka, która się bardzo łatwo robiła. Wystarczyło, a ja to robię ciasno, naciągam. Strasznie się szybko rwała, więc to było też nowe doświadczenie. I jak zrobiłam już te mitenki u tej Martyny, to zaczęła się zima. Jak się zaczęła zima, to przyszedł czas na czapkę. I wtedy pojechałam na warsztaty do Wulanki. Pojechałam na warsztaty w październiku do Zakopanego, do takiego super domku. I tam zrobiłam swoją pierwszą czapkę. Przyznam się bez bicia, że kończyła ją Wulanka. Warsztaty trwały cały dzień, ja oczywiście nie dałam rady zrobić tej czapki przez cały dzień i godzina 18, a Ulanka ją tam szybko tam ją kończyła dla mnie. Więc ja nie zamknęłam, znaczy, to zrobiłam wszystko ja, tylko tutaj jej nie zamknęłam, tylko ona mi pomogła to wszystko. Pokazała mi, jak to zamknąć, co tam zrobić z tym szydełkiem i tak dalej. Wszystkie udzielki, które Wam pokażę, bo trochę tego będzie, które Wam pokażę z tamtego roku, to mam opisane na moim koncie instagramowym, pod zdjęciem zawsze jest nazwa włóczki i wzoru, jeśli to możliwe. To był akurat wzór podany nam przez Anię na warsztatach. Super jest ta czapka, jest taka mięciutka, taka. To był mój pierwszy kontakt z taką wełną do głowy, taki, wiecie, do głowy. To jest takie miękkie. Lana Gatto Natura, jakby co. No i tak, no i zrobiłam tą pierwszą czapkę. No. Nie będę teraz mierzyć, bo się boję, co się z tym mikrofonem zadzieje. Ale to była pierwsza moja czapka. Potem postanowiłam zrobić czapkę dla męża. Uff, ona ma piękny kolor. Naprawdę to nie ma takiego koloru, tylko jest taka czerwona, no jak moja bluzka. Ale nie wiem, czemu kamera po prostu sobie upatrzyła sobie ten kolor tej czapki. To akurat mogę zmierzyć, bo to jest duża. To jest czapka zrobiona na bazie oslohata, to znaczy nabrana jak oslohat. Potem robiona ściągaczem. I dopiero od tego momentu tutaj głowa dalej robiona jak oslohat. Po prostu nie jest wywijana parę razy, a tu ma ściągacz. To jest angora, kupiona od jednej z naszych tutaj krakowskich dziewiarek. I powiem Wam, że strasznie się umęczyłam przy tej czapce.
Bardzo długo ją robiłam, ale zrobiłam. Między innymi dlatego, że sposób zwężania w oslohacie był opisany w taki sposób trochę nieprzyjazny dla bardzo początkujących. Dla osób, które dosłownie czytają każdą literkę i może nie ogarniają całego kontekstu czapki, tylko czytają kawałek po kawałku i to robią, a potem się okazuje, że to no, nie do końca tak ma być. Więc umęczyłam się strasznie przy tej czapce, ale ona jest taka mięciutka. Taka, no zobaczcie. Nie wiem, czy. Na pewno widać ten włosek. To jest takie mięciutkie. To jest też. Ten włos może się wydawać w kamerze, że on jest szorstki, ale on jest po prostu jak rysia, jak moja rysia. O. Jak zrobiłam tą czapkę, to został mnie grudzień i przyszedł czas na prezenty. Nie dla mnie, tylko dla innych. I zrobiłam wtedy tak. Dla siostrzenicy zrobiłam opaskę. Pokażę Wam tutaj zdjęcia, one są na moim profilu instagramowym, ale tych produktów już no, siłą rzeczy nie mam, bo zostały spakowane i położone pod choinką. Więc robiłam czapkę dla szwagra, czapkę dla siostry i opaskę dla siostrzenicy. I to była fajna przygoda, bo to wszystko robiłam dalej na bazie oslohatów, ale właśnie w ten sam sposób. Wszyscy sobie zażyczyli tutaj pojedynczy ściągacz i dalej gładką. Więc wszystko robiłam jakby dokładnie w ten sam sposób. Więc miałam ten wzór, ten oslohat i za każdym razem robiłam co innego. W końcu zaczęłam, nie, 25. Już było po świętowaniu, po prezentach, po wszystkim. I w końcu sobie zrobiłam oslohata. Takiego prawdziwego. To jest włóczka skarpetkowa Lana Grossa i to jest kolekcja świąteczna. Ona się sama tak układa. Zobaczcie, na czubku nawet się fajnie ułożyła przy zwężaniu. Ta-da! Mówię do mojego męża, zobacz, mam taką jakby śnieżynkę na głowie. A on na to, mi to wygląda na kod QR. No właśnie, to jest typ chłopa. Zbierze ją, a co? Ona jest specjalnie tutaj taka duża, dlatego, że ja często, prawie zawsze chodzę... prawie zawsze chodzę ze związanymi włosami. Potrzebuję tutaj miejsca na koczek, albo na wysoki kucyk. No już to jest na męski rozmiar zrobione, bo to jest taka wspólna dla mnie i dla mojego męża. Wspólna dlatego, że ja po pierwsze robię ciasno, więc nabrałam tutaj jak na chłopa, ale też tutaj zrobiłam też dużą jak na faceta odpowiednią, dlatego, że ja lubię sobie właśnie schować te wszystkie włosy, tam, wiecie, zebrać na czubku i tam schować. Ja ją po prostu zrobiłam w celu do noszenia z dużą ilością włosów na czubku, bo niestety ten, kto ma dużo włosów, no to zapewne dziewczyny wiecie, że włosy związane tu, to potem tej czapki brakuje tu i człowiek tylko chodzi i tak naciąga. I zjeżdża, w tej tak mam. Tej. Nie przewidziałam tego, to jest idealna do, słuchajcie, rozpuszczonych włosów. Ale jak nie daj Bóg, zrobię tutaj czapkę, to ten ściągacz się robi, o taki. Ściągam to. I to był ostatni udzierg w zeszłym roku. I to już można powiedzieć, że robiłam na drutach. No słuchajcie, już trochę tyle się tego zrobiło. To jest oczywiście z błędami, to jest na własne potrzeby. To nie jest ani na wystawę, ani ja nikogo uczyć nie będę. To są udzierki początkującej dziewiarki na własny użytek. No i słuchajcie, z grubsza to tyle. Zapraszam Was jutro na kolejny odcinek, który już będzie konkretny, nie będzie taki pitu-pitu. Znaczy nie, dobra, będzie. So. Będzie pitu-pitu, bo kolejny odcinek będzie o planach na 2024 rok. Będzie można obstawiać, ale to o tym jutro. Znaczy, mam nadzieję, że uda mi się wypuścić ten odcinek 15 lutego. Przepraszam, że ten odcinek jest taki pocięty, ale no, pierwszy raz mówię do ludzi, a wierzcie mi, ja nienawidzę wystąpień publicznych. Dziękuję Wam bardzo za to, że wytrwaliście do końca, za to, że będziecie wyrozumiali. Za każdy like, komentarz i subskrypcję. Serdecznie Wam dziękuję. Ja mam na imię Małgorzata, a to był pierwszy rysiolog.